miałam śpiochem. Budzik przestawiałam drzemkę 50 razy, a teraz się budzę o godzinie w 5:30 rana bez budzika, więc to jest naprawdę niesamowite. Nazywam się Eliza, jestem pracownikiem banku. Głównym powodem przystąpienia do tego programu była chęć zrobienia czegoś ze sobą, w sensie rozpoczęcia ćwiczeń. Całe życie ćwiczyłam, ale ostatnie 10 lat zajmuję się córką i nie było na to czasu. Natomiast już zmęczenie i też praca, opieka nad córką spowodowały, że miałam brak sił w ogóle do życia, tak? I stwierdziłam, że muszę coś zrobić ze sobą, żeby miała siły opiekować się dzieckiem, pracować. Główne moje osiągnięcie to jest o wiele, wiele większa energia. Mam już więcej siły, bo widzę to po tym, że mam więcej energii, siły do pracy, nawet takiej w domu. Zaczęłam biegać też, czego nigdy nie lubiłam. Nie cierpiałam biegać. Całe życie nie biegałam, a zaczęłam biegać i zaczynam to lubić, bo mam siłę do tego, energię i chęć, żeby to robić. Trochę też schudłam, 2 kg, natomiast też jeżeli chodzi o samą figurę, też się zmieniła, bo już kupiłam ostatnio płaszcz w rozmiarze 36, czego nie pamiętam od ponad 20 lat, żebym taki rozmiar kupiła sobie ubrań, więc też gdzieś ta figura się zmieniła. Nie ukrywam, że ja kiedyś w życiu też stosowałam dietę i to, że przystąpiłam do tego programu, zmotywowało mnie do tego, żeby wrócić do tej systematyczności, do tego, żeby sobie przygotować ten poranny posiłek. Robię śniadania i obiady rano, zabieram je do pracy i zostaje mi już tylko wieczorem kolacja do przygotowania. I powiem szczerze, przez to, że jestem w tym programie, że właśnie mam więcej energii przez to, że ćwiczę, że te posiłki są takie, które dają mi też więcej energii, widzę to, no to mam chęć i siłę wstawania wcześniejszego rano i też moje samopoczucie takie psychiczne bardzo się poprawiło. Najbardziej poleciłabym, szczególnie osobom, które nigdy w życiu nie miały styczności z dietami jakimikolwiek i myślą, że to jest coś ciężkiego do wykonania, bo to naprawdę nie jest nic ciężkiego, to jest, uważam, o wiele przyjemniejsza rzecz niż gotowanie standardowych posiłków. W tym programie właśnie jest to wsparcie ze strony trenerów, ze strony tutaj w ogóle organizatorów tego programu. Jest to wspólna grupa na Facebooku, gdzie też wiele rzeczy można sobie dopytać i się wesprzeć, tak? I uważam, że warto w ten program wejść dla osób, które nie wiedzą, jak zrobić to same, bo powiem tak, ja też pomimo, że kiedyś stosowałam różne diety i ćwiczyłam, nie potrafiłam z powrotem w ten rytm wejść. I to właśnie ta moja decyzja, że weszłam w ten program, uważam za bardzo trafioną, bo to mnie zmotywowało, dało mi taki bodziec do tego, żeby tym się zająć tak już konkretnie, porządnie i systematycznie, tak? Bo samodzielnie jest, wiem, że duży problem z tą systematycznością, z tym, żeby siebie mobilizować do tego, a tutaj, będąc w tym programie, jest właśnie wiele czynników, które powodują to, że człowiek chce to robić, tak? I tym się zająć i tego pilnować, widząc też efekty innych osób, które w tym uczestniczą. Też jest możliwość wysłuchania wielu tych live'ów na temat właśnie odżywiania, stylu życia i wielu, wielu różnych rzeczy. I uważam, że no to jest jeden z lepszych programów, jaki chyba jest.